Ilona Lewandowska. W senioritkach jestem od 4 lat. Jak trafiłaś do zespołu? To jest historia długa i ciekawa. Mhm. Oczywiście trafiłam przez koleżankę. Hania Wojciechowska, tu kiedyś już jej nazwisko i imię padało. Tańczyłyśmy razem taniec brucha. I ona mówiła, może byś tak jeszcze pośpiewała do tego wszystkiego? Ja mówię, Hania, przecież ja od 40 lat nic nie śpiewałam. Ale mówię, dlaczego? Do odważnych świat należy i przyszłam najpierw posłuchać, żebym się czasami do jakiegoś, byle jakiego zespołu nie szykowała. I później we wrześniu przyszłam na próbę, no pani dyrygent zaakceptowała mój udział i jestem tutaj gwiazdą w pierwszych altach. Czym są dla ciebie senioritki? O, senioritki są dla mnie kobietami, które nie lubią się starzeć na tapczanie. Mamy wszystkie pasje śpiewania. Pośpiewanie daje nam radość, ale też daje radość innych i to powoduje, że jesteśmy szczęśliwe. Mhm. Senioritki w pewnym sensie odniosły sukces. Możesz się z tym zgodzić? No oczywiście. No i skąd ten sukces, jak myślisz? Przecież to ja nawet nie myślę, ja to wiem. Mhm. Senioritki po prostu są zespołem, gdzie nie śpiewamy jak u cioci na imieninach. Nie śpiewamy piosenek ludowych. O, przepraszam, okłamałam. Jedną śpiewałyśmy kiedyś, ale to była taka narracja naszej dyrygentki, bo to wszystko jest zasługa właściwie Ewy. Ewa tak aranżuje piosenki, że no nie wiem, z kitu by nawet zrobiła coś ekstra. Okej. Co lubisz najbardziej w zespole? W zespole to ja ci powiem, że ja lubię tak. Lubię pracowitość. Mhm. I lubię to, że my nie jesteśmy takie bardzo grzeczniutkie. Bo jak Ewa na przykład mówi tak, słuchajcie, ma nowy repertuar i teraz będzie ciężka praca, to my wszystkie najpierw, jasna godzina, wałkujemy to na przykład 4 razy, 5 razy i tracimy cierpliwość. Ale później, słuchajcie, wiadomo, że cierpliwość jest gorzka, ale efekty są słodkie. Dokładnie tak. Co jest dla ciebie najważniejsze w zespole? No w zespole jest fajna atmosfera, ale też powiedziałam to, że lubimy coś robić. Wspólnie. Że wszystkie chcemy poza tym, że śpiewamy, bo to jest, przepraszam bardzo, to jest główny nasz cel. Ale też wydaje mi się, że my się wzajemnie wspieramy. I tutaj już tak jakby chciałam powiedzieć, że teraz wracając po tej długiej nieobecności na próbach, to zastanawiałam się, w jakiej kondycji nasza dyrygentka będzie psychiczniej. Bo jeżeli nasza dyrygentka będzie w kiepskiej kondycji psychicznej, to my też będziemy beznadziejne. I w jakiej jest? No, powiedziała, że na dzisiejszej próbie była uśmiechnięta, więc my mamy też, zaczynamy mieć energię. Okej, okay. Co czujesz, kiedy stoisz na scenie? Jak na scenie stoję, to może najpierw powiem, co czuję, jak mam na scenę wejść. Mhm. Więc jak mam wejść na scenę, to ja po prostu jestem taka zdenerwowana, taka przestraszona, ale jak już wejdę na scenę, jak zobaczę, słuchajcie, koleżankę z prawej, z lewej strony, jeszcze sobie pomyślę, że w grupie siła, to ja po prostu się czuję bardzo dobrze. No to świetnie. Czy lubisz koncertować? Tak, bardzo. Okej. Okay. Ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że najbardziej lubię koncertować i jak obserwuję salę i widzę, że sala, w oczach widać radość, że my im dajemy naprawdę dużą przyjemność, bo my po prostu byle jak nie śpiewamy. A czy jakiś konkretny koncert zapadł ci w pamięć? To znaczy, no bierzemy udział w różnych festiwalach i chyba w Gdańsku, jak byliśmy na festiwalu, śpiewaliśmy właśnie w hospicjum i było widać, że te osoby, które tam przebywają, były bardzo poruszone, były wzruszone jakoś taką, te nasze piosenki bardzo fajnie odbierały, przepraszam. Okej. Okay.
A co na Twój udział w senioritkach mówią Twoi najbliżsi? To tak, tak. Moje dzieci to tak za bardzo, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, to się nie interesują tym, tylko są bardzo zadowolone, że mama ma zajęcie i że mama nie dzwoni do nich 5 razy i nie mówi: Boże, dzieci, co tu zrobić ze sobą? Przyjedźcie do mnie, bo ja jestem po prostu, nie wiem, co ze sobą zrobić. Bardzo źle się czuję, bardzo samotna. Super. No dobrze, mówiłaś, że dużo koncertujecie. A powiedz mi, jaki, bo rozumiem, że za granicę też wyjeżdżacie, tak? Tak, powiem, że wyjeżdżamy tak, Polskę objechałyśmy i Europę. Co prawda jedna z koleżanek mówiła tutaj, że ja tak sobie pomyślałam, że kurka wodna, że my chyba jeszcze na Księżyc musimy pojechać z tymi naszymi koncertami. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, Marysia to mówiła, ale... No musisz mi to odpuścić, bo po prostu jestem zdenerwowana tym wywiadem, więc... Nie widać wcale. Nie? Nie. A który z tych wyjazdów zagranicznych najbardziej wrył Ci się w pamięć i dlaczego? Chyba nie mogę tego powiedzieć, bo to było na Litwie i podpadłyśmy z koleżanką. No mów. Podpadłyśmy koleżanką, bo byłyśmy za bardzo artystyczne w kościele. I to tańczyłyśmy się, one miały do nas pretensje, że mamy wszyscy stać równo. Okej. Okay. A powiedz mi, czy chciałabyś coś jeszcze od siebie dodać? Tak, ja bym chciała, to powiedziałam o tym, że czekałam na to, jaką będzie miała energię Ewa, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że musimy się wziąć ostro do roboty, żeby po prostu osiągnąć taki poziom, jak miałyśmy, co trochę potrwa, i jeszcze wyższy. Bo jesteśmy ambitne generalnie. No to świetnie. No to życzę tego z całego serca. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję również za wywiad.